4 października na placu przy Franciszkańskiej w Krakowie odbył się kolejny dzień świętego Franciszka. Już od 4 lat franciszkanie obchodzą w ten sposób święto założyciela swojego zakonu. Dla wszystkich chętnych jest to okazja do przyjemnego spędzenia czasu i zapoznania się z działalnością braci z krakowskiej prowincji. Piknik świętego Franciszka jest bardzo konkretnym zaproszeniem dla mnie i dla mojej rodziny. I bardzo się cieszę, że ten piknik jest pomyślany tak pod kątem każdego człowieka. Od takiego malucha, poprzez starszych, aż po małżeństwa. W tym roku uczestnicy mogli zapoznać się z peruwiańską kulturą, żeby lepiej zrozumieć rzeczywistość, w której posługiwali dwaj franciszkańscy misjonarze. Ojciec Zbigniew Strzałkowski i ojciec Michał Tomaszek zginęli śmiercią męczeńską 9 sierpnia 1991 roku w Peru. Tegoroczny dzień świętego Franciszka również wpisywał się w przygotowania do ich beatyfikacji, która odbędzie się 5 grudnia w Chimbote. Od marca tego roku przeżywamy nowennę 9 miesięcy, w których 5 dnia każdego miesiąca opowiadamy o męczeństwie naszych misjonarzy, opowiadamy o ich życiu, opowiadamy o ich śmierci, o znaczeniu męczeństwa w Kościele i o naszych misjach. W auli błogosławionego Jakuba wyświetlano film Czas zawieszony, dzięki któremu wszyscy zainteresowani historią przyszłych błogosławionych mogli bliżej poznać ich postacie. W dzisiejszych czasach to jest po prostu coś niesamowitego. Po prostu jest dla mnie czymś wielkim. Oddanie życia. I myślę, że mieli ogromną wiarę i bardzo mi się podobał po prostu. Chciałam, żeby również moje dzieci to obejrzały, żeby zobaczyły po prostu tego rodzaju księży tak samo, którzy oddają życie po prostu za swoich wiernych. Całe wydarzenie mogło się odbyć dzięki współpracy krakowskiej prowincji Zakonu Franciszkanów i Fundacji Brat Słońce wraz z jej wolontariuszami. Warto być wolontariuszem, dlatego że biorąc udział w różnych akcjach można dać coś od siebie i można poznać różnych ciekawych ludzi, brać udział w ciekawych projektach i to wszystko ma jakąś wartość. W ramach wolontariatu fundacji miałam już okazję 2 razy być na Ukrainie i tam pomagać przy organizacji franciszkańskiego spotkania młodych. Również tutaj już 2 raz biorę udział w organizacji Dnia Franciszka. Dzisiaj już kwestowałam i rozdawałam ciasteczka, które specjalnie na tę okazję upiekły siostry Klaryski. Myślę, że to bardzo fajna akcja i dużo osób dzisiaj tutaj przyszło, więc było warto. Dzięki dobrej pogodzie i wielu innym atrakcjom ten dzień przebiegł w bardzo miłej atmosferze. Należy także pamiętać, że jest on jednocześnie zaproszeniem na kolejny, który, mamy nadzieję, będzie równie udany.